Chciałbym tutaj polemizować z bardzo modną ostatnio teorią obwiniającą internet i media społecznościowe za całe zło. Wzmacnianie krowienia teorii spiskowych, ich rozwoju i powstanie sobie z tych baniek, nie ma antyszczepionkowców, płaskoziemców, etc. Nie, proszę Państwa, to nie internet jest tu winny. W rzeczywistości teorie spiskowe istniały i miały ogromne, przepraszam, całe Niemcy hitlerowskie oparte były w znacznym o spiskową teorię przypisującą Żydom tak duży wpływ destrukcyjny na cały świat i władzę. Nie, nie było żadnego internetu. Ruchy antyszczepionkowe istniały już i na początku XX wieku były silne i wpływowe. Plotka, gazety, plotka, tabloidy. No tak, tu nie trzeba było żadnego internetu. Proszę Państwa, co za to odpowiada? Około 1/3 populacji, około 30% w każdej populacji, ma tak zwaną osobowość, ma z cechami osobowości paranoidalnej. I to tak, nie mylmy tego z obłędem, paranoją czy schizofrenią. Cechy. Każdy z nas ma pewne cechy. Jeden cech odrobiny psychopatycznej, inny cechy odrobiny borderline, jeszcze inny cechy osobowości histrionicznej, cechy. Dopiero kiedy one są zbyt natężone, mówimy o osobowości paranoidalnej czy osobowości histrionicznej i to już mamy do czynienia z psychopatologią, co pan gwarantuje jako tu specjalista. I około 30% ma tendencję do urojeń ksobnych, do interpretowania świata wobec jakichś wrogich, zorganizowanych sił, spisków. Ogólnie bo jest to łatwe. Łatwo przecież sobie świat objaśnić w ten sposób, nie jako grę bardzo wielu osób, wpływów, interesów, etc., tylko jest jedna wielka grupa Rothschildowie, Żydzi, Masoni czy Chawie, coś jeszcze. Tak, świat umysłów paranoidalnych to jest świat umysłów prostych. Tak, internet to wzmacnia, internet grupuje tym ludzi i daje im pełną możliwość wysłowienia się, przedstawienia swoich informacji, ale to nie powstało wskutek istnienia internetu i mediów społecznościowych. Być może on to troszkę napędza, a być może nie. Teorie spiskowe miały czasem w swoich ogromnego powodzenia, no przede wszystkim ta dotycząca Żydów i antysemityzm, na którym była zbudowana jednak III Rzesza. Czy to nie jest klasyczna teoria spiskowa? No przecież jest.